Ujazdów koło Zamościa. Jestem nad rzeką Wieprz, w miejscu, gdzie znaleziono rzeczy zaginionego Mateusza Żukowskiego. W początkowej wersji śledztwa przyjęto, że chłopiec mógł się utopić. Mimo intensywnych poszukiwań, ciała nie odnaleziono do dzisiaj. Przyjechaliśmy do domu, była 14:30. Słychać było ujadanie psa, bo ja też miałem mocnego psa wilka. Oni przyjechali na rowerze. No i wyszliśmy z Mateuszkiem tutaj, była brama, wyszliśmy pod te bramy i rozmawiamy z nimi. Ten jeden z chłopaków chciał ze mną handlować gołębie, bo miałem piękne zakaczki. No i tak staliśmy chwilę z nimi, rozmawiali i już miał Mateusz iść do domu. Jeden z chłopaków mu coś szepnął do ucha i mówi: tato, pobiegnij się tu do parku pobawić. No i tutaj po tego mostu pobiegli sobie w górę tutaj do pałacu. Tam pytam się żony, czy jest Mateusz, a ona mówi: a z tobą nie był? Ja mówię: nie. No to pierwsze, co zrobiłem, to pobiegłem tutaj do sąsiada, do góry. No jego tam nie było. No, wziąłem żonę, było gdzieś po 10:00, mówię: chodź, podjedziemy jeszcze raz. Mówi do tych: no są w mieszkaniu. No i pytamy się, co się stało z Mateuszem, bo Mateusz do domu nie wrócił. Powiedzieli nam, że pierwsze się rozstali nad wodą, potem, że w parku, potem, że do kolegi miał iść. No tutaj taki policjant jeździł ze mną. Nic takiego nie było. No, psychologowi policyjnemu zeznali, że się rozstali z nim koło domu. Te wątki analizujemy, które tam pan Żukowski do nas przesyła, i tych jasnowidzów. I, no, skłaniamy się tak prawdopodobnie, że ten chłopak mógł się utopić. 17 razy Wieprz był przeszukany przez nurków. Były sprowadzane kamery termotelewizyjne, sonary. Jakie efekty tych poszukiwań? Marne. Nic żeśmy nie znaleźli. Mateusz nie lubił pływać, raz, bo nie umiał pływać. I on jakby był nad wodą, tam, nie wiem, zeznawało prawdopodobnie trzech wędkarzy, że nikogo nie widzieli w tych godzinach. Pałac był wtedy w remoncie, tam stały rusztowania i nie wiem, czy tam syn chodził, czy nie chodził. No ale tego ferernego dnia 26 pobiegli do tego parku. Nie wiem w ogóle, kto tam był. Nic nie mogę powiedzieć, nie? Pan mieszkał w Ujazdowie, w pałacu? Nie wiem, pan to spokój. Proszę pan. Co pan robił wtedy, kiedy Mateusz zaginął? Nie wiem, pan to spokój. Nie wie pan, to jest moja praca. Pan też ma rodzinę, ja mam dziecko, niech mi pan da spokój. Panie Arturze, co pan robił wtedy, kiedy Mateusz zaginął? Pan jest człowiekiem. Jestem dziennikarzem. A człowiekiem? Również. To proszę się zachować tak jak człowiek. Ale panie Arturze, to nie jest taka kwestia... Nie mógłby pan... dwa słowa. Znał pan Mateusza? Znał pan? Liczyliśmy, że upływ czasu, może ktoś się do nas odezwie, bo tyle programów było, nagłaśniane to było, no i taka sprawa... Przecież to Zamość i okolice to jest bardzo małe miejscowości, gdzie ludzie się w większości znają. No jakaś tu panuje, nie wiem, zmowa milczenia czy... Dzień dobry, telewizja 997. Dziękuję. Nie pogada pan? Dziękuję, do widzenia mówię. Serc zbruniony. O czym serc? Dziękuję, do widzenia. Nie mamy co rozmawiać. Wiedzą państwo, o co chcę zapytać? Chodzi o sprawę Mateusza Żukowskiego. Państwa wnukowie znali Mateusza. Nie wiemy, proszę nas wyglądać i nie nerwować. Nie da się pan, namówić na rozmowę? Kto pan nakazał kamerować? Jesteśmy dziennikarzami. Halo? Niech pani podejdzie porozmawiać. Ja nie słyszę, co pani do mnie mówi. Ujazdów to niewielka społeczność. Wszyscy się tutaj znają. Panuje jednak zmowa milczenia. Może tym razem uda się ją przełamać i dowiemy się, co stało się z Mateuszem.